Cześć, z tej strony Guzek. Zapraszam do oglądania czwartego odcinka Zarzecze 26. Bartosz Górzewski po dosyć kontrolowanym meczu z Dąbrową Białostocką. Jak nastroje? Myślę, że dobrze. Ze względu na to, że wygraliśmy ten mecz. Chociaż na pewno jesteśmy na siebie źli, bo straciliśmy bramkę. A nie chcemy tracić bramek, ale 3 punkty są najważniejsze i cieszymy się z tego. Jaka ocena? Od 0 do 10. Mocne 8,5. Czyli wysoko. Wysoko. Żeby nie ta stracona bramka, to? Pełna dycha. Czyli można powiedzieć, że udany weekend, udana kolejka, niedługo spotkanie z Ruchem. Jak się to zapatrujecie? Na pewno jesteśmy pewni siebie, zmotywowani i zrobimy wszystko, żeby wygrać i nie stracić bramki przede wszystkim. Chyba taki cel nadrzędny. Oczywiście. Więc to jest rzecz do poprawy, na pewno na najbliższe spotkanie. Coś jeszcze? Myślę, że nie. Jedyna rzecz to koncentracja i właśnie musimy skupić się na tym, żeby nie tracić tych bramek i bronić całą drużyną, może to pomoże. Atmosfera w szatni dopisuje, szczególnie po ostatnim zwycięstwie. Zgadza się? Zgadza się. Czyli można powiedzieć, że wszystko idzie po waszej myśli póki co? No tak. Jesteśmy trochę zdenerwowani ostatnim remisem z Wasilkowem, ale te zwycięstwo cieszy i będziemy robić wszystko, żeby przy każdych najbliższych meczach przywalić 3 punkty. Filip Kozłowski. Kolega, przyjaciel. Brat. Na pewno wielkie wsparcie w trakcie meczu, jak i w szatni. Oczywiście. Ostatnio wspominał, że ty byłeś taką osobą jeszcze w drugiej lidze, że jak przychodzili właśnie młodzi, to brałeś się ich pod swoje skrzydła i stanowiłeś pewnego rodzaju osłony przed tym światem piłkarskim. Chyba takie duże zasługi masz dla nich. Czy zasługi, to nie wiem, ale tak jak Filip powiedział, też byłem na ich miejscu i wiem, jak to jest. Dlatego chciałem, żeby czuli jakieś wsparcie i mieli po prostu łatwiej. To może temat okołoszatniowy. Parę krótkich pytań. Kto najlepiej się ubiera z naszej drużyny? Zdecydowanie Krzysiu Cudowski. Kto jest najszybszy? Marcin Fiodorowicz. Czyli Fiedzia. Tak. Jaki masz najpopularniejszy kontakt w telefonie? Arkadiusz Szczerbowski. Czy myślisz, że za 5 lat będziesz w pierwszej lidze? Myślę, że nawet wyżej. Skozu? Na pewno. Jak zapatrujecie się na taką swoją przyszłość? Jednak to jest taki temat niewiadoma. Czy jak jeden się przetransferuje, gdzieś pójdziesz za nim? W taki sposób nie myśleliśmy o tym, ale na pewno będziemy nawzajem cieszyć się z tego, jeżeli któremuś z nas się uda, ale myślę, że obu nam się uda. Czyli marzenie to gra razem z Kozłowskim gdzieś w jakimś dobrym klubie? Najlepiej w Barcelonie. Wyobrażasz sobie taki debiut? Czekam na to z niecierpliwością. Czas na jednostkę wszechczasów. Jakie ustawienie, jaki styl gry? Klasyczny autobus. Defensywny 5-4-1. W bramce Van der Sar. Na środku Van Dijk, Ferdinand i Vidic. Na lewej Roberto Carlos. Na prawej Puyol. Na w środku pomocy Filip Kozłowski i N'Golo Kanté. Najlepsza dwójka. Z przodu Forlan. Na skrzydłach Ronaldinho i Robinho. N'Golo Kanté, Kozłowski, środek marzenie. Czy jest ktoś lepszy? Od Kozy nie ma nikogo lepszego. I mogę wam powiedzieć historię, kiedy się N'Golo Kanté miał trafić do Wigier, ale no wiadomo, z jakich przyczyn Filip jest o wiele lepszy. No i wybrali po prostu piłkarza. Chyba dobra decyzja. Bardzo dobra.
Dzięki bardzo za oglądanie. Zostawcie subika i lajka. Do następnego odcinka nominuję tego, który najlepiej ubiera się w szatni, czyli Sudiego.